Szpitale odsyłają chore dzieci do domów. Upadają firmy budujące autostrady. Emeryci i znaczna część polskich rodzin żyją na skraju ubóstwa. Ponad 2 miliony młodych Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Rząd zezwolił na wprowadzenie genetycznie modyfikowanej żywności. Tę sytuację można zmienić tylko pod naporem zorganizowanych obywateli. Przyjdź na Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. Warszawa, 13 grudnia, Plac Trzech Krzyży przy pomniku Witosa. Godzina 18.